Artur Chamski, kolejny bohater naszego programu. Arturze, no nareszcie masz artystę, który jest z twojego pokolenia, bo będziesz robił Justina Biebera. Dobre, dobre. No. Maćku, no przecież wiesz, że jestem właściwie no, twojego pokolenia. Przecież jesteśmy chyba rówieśnikami z tego, czyli mamy po 22 lata. Ja sam bym chętnie został Justinem Bieberem. Przecież to są imprezy, to są wybryki. Czy jak budowałeś rolę, próbowałeś się troszeczkę wprowadzić ten świat Justina Biebera. Ja się... limuzyna, drogie szampany. Ja w ogóle biorę piosenkę, od której tak naprawdę wszystko się zaczęło. Pracuję nad piosenką Baby. Baby, 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 oh. Justin! Tak, Justin. Czyli jesteś jak Justin. Widzę to. Posłuchaj go. Fascynacja Biebera to jest Jackson. On ma bardzo dużo jacksonowatych takich pozycji. Bujawka. I zobacz tu na głowę. Czy sportki mi spadają? Dobrze ci sportki spadają. I'm going down, 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 down. Baby, 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 no. Kurde, w ogóle nie czuję tego. Uważaj na ozdobniki, bardzo. W ogóle ozdobniki, ja kompletnie nie kumam tych ozdobników. I to ma być wolno? Nie, no nie, to szybko jest. Nie? To jest szybko, nie? To jest 8 dźwięków na sekundę. Dokładnie, taki. Kurczę, on w ogóle... No, to ciągniesz jest... gumeczkę taką, wiesz. Jest on zupełnie śpiewa inaczej niż ja. Odebrało mi mowę, bo właśnie sobie uświadomiłem, że będziesz grał Justina Biebera z 2010 roku, kiedy on miał niecałe 16 lat. Słuchaj, on miał 16 lat, to już jeździł Lamborghini, a ja sobie wtedy kupowałem pierwsze dżinsy i naprawdę strasznie trudno jest mi wyobrazić sobie, jak wygląda jego życie, nastolatka. On zaczął karierę, jak miał lat 14-15 i był dzieciaczkiem, jeszcze przed mutacją. Nie, no tak, bo dzisiaj jest 19-letni, ale teraz jest dorosły, z brodą, teraz jest dorosły i on jakby stara się być na maksa mega męski, a jednak jest jeszcze tym dzieciakiem tak naprawdę i skojarzy mi się z takim lwiątkiem, które po prostu chce być groźne, ale no wciąż jest no, uroczy, no i to właśnie... Teraz takie delikatne przypomnienie. No to się zapowiada dobra zabawa. Artur Chamski już za chwileczkę pokaże swoją klatę. Będzie kaloryfer. Arturze, zapraszam cię do mity. Artur Chamski. To teraz, a za moment... Justin Bieber, baby. Oh, yeah. Baby, baby, baby,
proszę państwa, jako żywy Justin Bieber. Justin Bieber! No, proszę państwa, ja nie wiem, co to oznacza to tu, ale... Słuchaj, Justin, po pierwsze, jak robisz, że wyglądasz tak młodo i skąd bierzesz towar? Po drugie, zazdroszczę ci tego, że można zarobić 56 milionów w ciągu jednego roku. Żeby nie wyjść, no, podobało mi się, ale nie wiem, czy to już aż tak bardzo Justinowe było. Troszeczkę mi zabrakło w głosie dynamizmu i uśmiechu. On ma taki przylewiony uśmiech cały czas, a ty jednak byłeś skoncentrowany na tym śpiewaniu, co rozumiem, ale... Ale Justin z innego powodu ma przyczepiony... Poczekajcie, ale zobaczcie, każdy akcencik główką zrobiony, tak. Każdy, wiesz, każdy... Poczekaj, ja wytłumaczę Małgosi, dlaczego on nie był taki uśmiechnięty. Bo on był bardziej seksowny, rozumiesz? Ja tego już nie pamiętam, tego uniesienia, kiedy ma się 16 lat, 14, że można zwariować ze szczęścia na widok swojego idola. Ale mam córki w tym wieku i wiem, że nie miałbym po co do domu wracać po prostu. Paweł wie, o czym mówi. I to strasznie cej. Tam jest stadion, tam są dziesiątki tysięcy ludzi. Zrób, żeby tam jest profesjonalne, bilet, tak. Profesjonalna kilkudziesięcioosobowa orkiestra. Tam są zainwestowane miliony dolarów w całe przedsięwzięcie. Tam wychodzi Artur Chamski i powinien stamtąd wyjechać swoim Lambo. Tyle. I chciałam też docenić bardzo to, jaką pracę włożyłeś, wiesz, w ten układ taneczny skomplikowany i z jaką tak. lekkością to wszystko Proszę wykonałeś. Państwa, co to Jesteś dużo Jesteś po prostu Artur. Artur Chamski, Justin Bieber, dziękujemy bardzo serdecznie.